kiedy czas pogania wciąż. Gdy za krótkie chcą być dni. Nagrywałam spot reklamowy w studiu i poznałam Maćka, który pracuje dla hospicjum. Okazało się, że jest to to samo hospicjum, na które od bodajże 4 lat zbieram pieniądze razem z moimi widzami z krakowskiego salonu poezji, który prowadzę w Gdańsku. I pomyślałam, że skoro od tylu lat w sposób anonimowy wspieramy hospicjum, to teraz będę mogła jakby swoją twarzą wesprzeć tę instytucję, o której tak naprawdę niewiele wiem. No, cały ten temat, jak wiadomo, no, nie jest tematem łatwym. I wczorajszy dzień, kiedy graliśmy sceny w hospicjum, w sali chorych, z charakteryzacją taką typową dla osoby po chemioterapii, i leżąc w tym łóżku, obok mnie stała moja córeczka, moja córeczka, która ze mną gra. Pomyślałam sobie tak, że cieknący kran, zepsuty samochód, który jest naprawdę zepsuty, i masę takich drobnych rzeczy, którym nadajemy ważność, poświęcając im zbyt wiele uwagi, nawet w tak fikcyjnej sytuacji, jaka miała miejsce wczoraj, czyli podczas nagrywania tej sceny, sprawia, że jak wróciłam wieczorem do domu, natychmiast po prostu przepasowały mi się moje tak zwane ważności. I już ten samochód, i ten kran, i takie inne jeszcze drobiażdżki przestały być istotne. I nie wiem, jak to tak naprawdę człowiek miałby sam sprawić, żeby co jakiś czas się stawiać do pionu i mówić sobie, co tak naprawdę jest ważne i czy choroba albo śmierć bliskiej osoby, albo prawdziwe cierpienie musi nas zawsze przywracać jak gdyby do przytomności, bo codzienność powoduje, że wariujemy na tematy, które nie są godne uwagi. Po wczorajszym dniu twierdzę, że to nie był przypadek, bo dzięki temu mogłam znowu jak gdyby wrócić na prawidłową dla siebie ścieżkę myślenia i uspokoić takie emocje, które w codzienności ulegają właśnie takiej nierównowadze, bo poświęcamy troszkę za dużo emocji rzeczom, które na nie nie zasługują. Wiadomo, że człowiek jest istotą jakby zbudowaną ze stanów emocjonalnych i trzeba ich używać, ale proporcjonalnie do zdarzeń. Także taką mam refleksję i bardzo fajną lekcję z wczorajszego dnia. No, jeżeli ktoś uważnie będzie oglądał i słuchał, a nie tylko przechodził koło telewizora albo miał włączoną tę piosenkę, to myślę, że usłyszy, bo takiej pewności nigdy nie mamy. Kiedy spotyka nas coś bardzo dotkliwego, to hospicjum to jest pewnego rodzaju hasło, bo pod hospicjum jest pomagajmy sobie, wspierajmy się. I czy to są osoby, które pracują w hospicjum, czy to jesteśmy my, najbliżsi, to starajmy się uruchomić w sobie empatię i pomóc sobie, bo choroba nie jest rzeczą łatwą i to nie jest oczywiste, że w momencie, kiedy ktoś jest z naszych bliskich chory, my zawsze zachowamy się na poziomie i będziemy w stanie mu pomóc. Też boimy się takiej sytuacji. I dla mnie w tym teledysku to jest taki przekaz, żeby być blisko siebie, że nawet w momencie, kiedy ten wyrok jest, to ta bliskość będzie sprawiała, że łatwiej nam będzie i tej osobie odchodzącej, i tym, którzy zostają, pokonać ten próg. Spędzajmy więcej czasu wtedy ze sobą. To jest taki też, myślę, komunikat. Każda chwila ważna jest, nic nie jest tak złe, jak chciałoby chcieć. Każda chwila to... Teledysk, wydaje mi się, jest naturalną konsekwencją tego, że wcześniej w jakimś tam stopniu jestem zaangażowany w życie hospicjum gdyńskiego konkretnie. Poznaliśmy fantastycznych ludzi u nas w teatrze, którzy w hospicjum się udzielali. Pracują jako wolontariusze. Ludzie w różnym wieku, od bardzo młodych do już w wieku bardzo dojrzałym.
Także kiedy zadzwoniła do mnie Ania z propozycją wzięcia udziału w tym, to bardzo się ucieszyłem, wracałem wtedy z grzybobrania i to mnie nastawiło już później na cały dzień bardzo pozytywnie i nie mogłem się doczekać, dosłownie nie mogłem się doczekać, kiedy się to zacznie. Przeczytałem scenariusz, poza tym nie bez znaczenia jest osoba Magdy Łazarkiewicz. Z naszym Piotrusiem, z jej mężem, pracowałem trzykrotnie w teatrze i w filmie. Były to też niezapomniane chwile. Także gdzieś tam wydawało mi się, że jest naturalna kolej rzeczy. I hospicjum, i te kilka lat, które gdzieś tam staram się coś robić na hospicjum, z odpisaniem 1% łącznie od moich dochodów. Poprzez osobę Magdy i Piotra, świętej pamięci, wydawało mi się to naturalną konsekwencją. I tak chyba musi być, i tak ma być. Jest cudownie, bo pracuje tutaj grupa osób od realizatorów poprzez, aż skończywszy na aktorach, na reżyserze, na operatorze Wojtku Todorowej, z którym też pracowałem razem z Piotrem, bo oni stworzyli stały team, stałą ekipę. Atmosfera jest nieporównywalna z każdą inną na jakimkolwiek planie, a ostatnio tak się składa, że byłem na kilku planach i wiem, jak to wygląda. To nie to, że tam jest źle, ale tutaj jest nieporównywalnie lepiej. Tu jest tak normalnie, tak rekreacyjnie, czasowo. Tu nie chodzi o wypoczynek, ale o przebywanie. Po co inaczej? Chyba wszyscy ludzie wiedzą, po co to robią, po co tutaj pracują. I wydaje mi się, że nie pytają za ile, a to jest już bardzo dużo w dzisiejszych czasach. Pierwszy raz mam chyba przed kamerą do zrobienia, do spełnienia pewne zadanie, z którym się jeszcze nie spotkałem. Nie czarujmy się, nie jestem wziętym aktorem filmowym jeszcze, ale to było zupełnie inne zadanie i takie, powiedziałbym, zwykłe zadanie. Natomiast tutaj jest niesamowite to, że to jest oczywiste, że scena w hospicjum, kiedy moja żona, główna bohaterka, umiera, była sceną, no, która odcisnęła się chyba do dzisiejszego ranka jeszcze na mnie, na mojej psychice. To znaczy atmosfera panująca tam, w tej autentycznej sali hospicyjnej, gdzie przecież ludzie odchodzą bardzo często i co chwilę, i codziennie, co parę dni, a przecież tak jest. Sprawiła, dodatkowa charakteryzacja Marty, sprawiła, że to nie są normalne zdjęcia, to nie jest też normalna scena umierania w filmie. To jest jeszcze pełniejsze, tu gdzieś tam się przenikają te sprawy realne i dosłowne. Z tym, co w filmie zawsze jest gdzieś tam ukryte pod płaszczykiem niedosłowności. Tę scenę trzeba było grać na bardzo dużym skupieniu. Jak czasem nam aktorom zdarza się rozluźniać na planie poprzez zrobienie różnych głupot i facecji, tak tutaj czuło się, że jest to, nawet kiedy czekałem na swoje ujęcie i kamera była na Martę czy na dzieci, to czuło się nieprawdopodobne skupienie, nieprawdopodobną taką moc. Jest to męczące, ale to takie cudowne zmęczenie. Za pomocą tego teledysku na pewno nagłośni się sprawę. Mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze artystycznie, już merytorycznie, że to będzie fajny klip, który będzie chodził w różnych stacjach, będzie emitowany, telewizyjnych, radiowych, czy może nawet w internecie, nie wiem, jakie są nasze plany. Myślę, że każde słowo na temat ruchu hospicyjnego, nagłośnione każde słowo, robi nieprawdopodobną robotę, świetną robotę. I mam nadzieję, że ten teledysk się przyczyni do tego. Nadzieja, co wciąż żyje.